Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie pierwsza część, jeżeli chodzi o nową funkcję starszego drzewa, która pojawi się w aktualizacji 1.31. Zdecydowałem się to podzielić na dwie części z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście fakt, że nie jestem na rozdziale wymaganym, żeby pokazać całość, czyli trzeba ukończyć 12 rozdział, a ja jestem na tym serwerze testowym na rozdziale 9. Drugi powód jest taki, że pierwsza część będzie nagrywana z telefonu pionowo, czyli występuje tutaj niestandardowa rozdzielczość. Drugi film będzie ze strony, czyli tam będzie ta normalna rozdzielczość i nie chcę, żeby Wam się tam pożarło i działo się coś na ekranie. Także w tym filmie przedstawię podstawy takie kompletne, jeżeli chodzi o tą nową funkcję. W drugim zajmiemy się szczegółowym opisem wszystkich zdolności, które otrzymamy z tego drzewa. Także teraz po wejściu do Runhorn, do biblioteki, mamy tutaj dwa okienka, czyli Unię oraz oczywiście starsze drzewo. I zanim zacznę o nim opowiadać, powiem, że dodane do gry zostały dwie nowe waluty, o których powiem w odpowiednim momencie. Czyli tak, na początek przejrzymy sobie oczywiście to, co twórcy mają do powiedzenia, jak zawsze mamy w zwyczaju. Czyli tak, nieskazitelne krople zdobywamy, gdy po raz pierwszy przywołujemy elitarnego bohatera oraz gdy wznosimy elitarnych bohaterów. Kopie nie będą liczone i nie otrzymamy za nie nieskazitelnych kropli. No i co to oznacza? Za każdym razem, gdy otrzymujemy nowego bohatera elitarnego, tylko jeden raz na jednego bohatera, otrzymamy jedną nieskazitelną kroplę. Za podnoszenie elitarnych bohaterów również dostajemy różne ilości kropli, ale tylko raz. Czyli taki prosty przykład, jeżeli mamy dwie szemiry na poziomie elitarnym, jeżeli wzniesiemy obie na elitarny plus, no to tylko za jeden taki zabieg otrzymamy daną ilość kropli. I tutaj przetestowałem dwa poziomy, czyli z poziomu elitarnego na elitarny plus otrzymujemy dwie krople, z elitarnego plus na legendarny otrzymujemy cztery krople. No i pewnie zwiększając jeszcze bardziej poziom właśnie wzniesienia, otrzymamy odpowiednio jeszcze większą ilość kropli. Nie wiem dokładnie, jakie będą to ilości, na pewno będą spore, na przykład za wzniesienie na poziom wzniosu. I tutaj od razu jeszcze napomknę, że wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, również zostanie wliczone. Czyli gdy ta aktualizacja znajdzie się w grze, otrzymamy odpowiednią ilość kropli za wszystko, co zrobiliśmy do tej pory. Nieskazitelne krople mogą zostać użyte do podnoszenia poziomu starszego drzewa. No to jest dosyć proste, to jest właśnie ta pierwsza waluta, 7x8 nieskazitelne krople. Je otrzymujemy właśnie za to, co było przed chwilą powiedziane w podpunkcie pierwszym. No i za pomocą tych nieskazitelnych kropli ulepszamy właśnie to drzewo. Ja mam je na poziomie 9, mogłem w sumie zostawić trochę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, ale myślę, że nie trzeba tego robić, bo to wszystko widać. Czyli powiedzmy, że jeżeli chciałbym teraz podnieść z poziomu 9 na 10, muszę zapłacić 8 nieskazitelnych kropli. Zwiększyłoby mi to obronę o 4, atak o 20 oraz odporność magiczną o 4. No te statystyki są dosyć takie skromne. Tak jak mówię, to jest podstawowe drzewo, więc tym się nie przejmujcie. W tej drugiej opcji starszego drzewa zdecydowanie o wiele większe bonusy są procentowe oraz jeszcze dochodzą zdolności, ale tym zajmiemy się w drugiej części. Także wracamy oczywiście do naszego opisu. Atrybuty, które uzyskamy przez ulepszanie drzewa, dostaną wszyscy nasi bohaterowie. Czyli te statystyki, które widzicie na dole, otrzymują wszystkie wasze postacie bez wyjątku. Tutaj jeszcze nie ma podziału na żadne klasy, role czy cokolwiek innego. Te bonusy są dla wszystkich waszych postaci, które posiadacie, czy kopii, czy nie kopii. Wszyscy wasi bohaterowie dostaną te statystyki. I teraz zaczyna się już tak naprawdę temat z tej drugiej części, ale opowiem oczywiście o wszystkim, czyli cnoty dury zostaną odblokowane po ukończeniu rozdziału 12 oraz podniesieniu poziomu drzewa do poziomu 15. Każda cnota reprezentuje jedną klasę bohatera, czyli tanka, warriora, rangera, maga oraz asasyna. I tutaj jest mały błąd, no bo nie wiem dlaczego tutaj jest asasyn, skoro powinien być support. Czyli cztery pierwsze się zgadzają, a ostatni będzie support i zostało to sprawdzone chociażby na jakiejkolwiek postaci. Chyba na Nemorze mogę to sprawdzić. Tak jak widać, tutaj jest klasa support, a nie żaden asasyn. Dla potwierdzenia na przykład taka Atalia nie jest wcale asasynem, tylko jest na przykład rangerem. Też nie wiem dlaczego, bardziej mi pasuje na warriora w sumie. Także to może zostać jeszcze pozmieniane, żeby nie było.
Czyli tak, po podniesieniu tego drzewa na poziom 15, tak jak widać, jest tutaj 5 gałęzi, to są tak naprawdę te cnoty dury i one odpowiadają poszczególnym klasom. Po zrobieniu właśnie tego drzewa i odblokowaniu tej funkcji możemy ulepszać każdą z nich osobno, ale to jest temat na część oczywiście drugą, której nie mogę pokazać w grze, bo nie jestem dostatecznie daleko. Każda z cnót, czyli gałęzi, może zostać ulepszona za pomocą Twisted Essence i to jest druga waluta, która zostanie wprowadzona do gry. Jest to waluta, którą możemy przede wszystkim zdobyć za tych nowych bossów w gildii, czyli ta druga funkcja, która zostanie wprowadzona, Twisted Realm. I tutaj taka mała ciekawostka. Dwóch pierwszych bossów to są oczywiście Nemora z Halloween i tutaj niestety dla niektórych pewnie przykra wiadomość, ale również Mroźna Szemira. Mówię, że przykra, bo wiem, że dużo osób miało problem z tą Szemirą i zdobywało na przykład jeden lub dwa klucze tylko. I tam będzie coś na zasadzie rankingu, no ale to oczywiście wszystko przed nami. To nie jest dzisiejszy temat. Ulepszanie danej cnoty skutkuje zwiększeniem atrybutów dla odpowiadającej jej klasy postaci. Aha, zapomniałem jeszcze wspomnieć, że Twisted Essence będzie można zdobyć również ze skrzynki AFK, więc to jest bardzo dobra wiadomość, jeżeli komuś będzie słabo szło na bossach, no to oczywiście będzie mógł jakieś tam skromne ilości z tej skrzynki AFK również zdobyć. Także ulepszanie każdej gałęzi skutkuje zwiększeniem atrybutów, ale już na przykład tylko i wyłącznie danej klasie bohatera. Czyli jeżeli ulepszymy gałąź z maga, to taka Szemira otrzyma odpowiednio statystyki i na przykład taka Belinda także. Jeżeli właśnie ulepszymy drzewko Rangera, no to statystyki otrzyma na przykład Atalia, która nie wiem czemu jest Rangerem, jeszcze raz przypominam. Na przykład taki Wurg, Ranger, proszę bardzo. Kto tutaj byłby na przykład Warriorem według nich? To jest Tank. Taki Arden to jest na pewno... Arden w ogóle nie ma. No proszę bardzo. Dobra. Belinda już sprawdzaliśmy, to jest na pewno Ranger. Dobra, no mniejsza o to nie będę oczywiście... Kto się teraz jakoś szczególnie zagłębiał tej linii z supportem? No w sumie można tak to ująć. Wukong jest na przykład Warriorem, proszę bardzo. Także te klasy będą właśnie z tych cnót, czyli będzie 5 podziałów, tak jak mówię, na tanka, Warriora, Rangera, maga oraz supporta, nie żadnego asasyna. Także to by był koniec pierwszej części. Myślę, że takie najważniejsze, podstawowe rzeczy wyjaśniłem. W tym drugim będzie dużo więcej do omawiania, ten film na pewno będzie bardziej obszerny, bo zamierzam tam omówić na pewno wszystkie zdolności przede wszystkim, bo każda z klas będzie miała 3 swoje unikalne zdolności dla danej klasy, czyli takich zdolności będzie oczywiście 15 do omówienia, także trochę tego jest. Drugi film od razu mówię, że ukaże się również dzisiaj około godziny 17-18. Chcę, żeby dwie części pojawiły się w ten sam dzień, żeby nie wprowadzać zamieszania w różne dni różnymi filmami. Także ja Wam oczywiście dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.